O, to jeszcze raz ja. Siemanko. Ten pierwszy film troszeczkę ucięło, chciałem tylko tutaj delikatnie przesunąć. No i coś się włączyło, albo coś się wyłączyło. Teraz tak, trzy placuszki na stronie po 25 kg. Szmidu mi, jak wiecie, waży ponad 30. Więc jak 35. Na tą chwilę już mamy 185 kg. Przed chwileczką robiłem jakąś 155, tak? Tam 6 powtórzeń wyszło bez niczego. No i co? Może zrobimy to tak, że jakby fajnie wyszedł ten filmik, to będzie tylko jeden i ja powiem też to samo, co powiedziałem na pierwszym filmiku, żeby nie zaśmiecać tego YouTube'a. Ja to mówię, co? Zmieniłem troszeczkę trening na triceps. Teraz trenuję na maszynie śmiczla. Z paru powodów. Pierwszy, no to wiadomo, jestem sam, łatwiej mi to odłożyć, większe bezpieczeństwo dla mnie, żeby się nic nie stało. Poza tym problemy z łokciami powodują to, że jak jest wyjmowany ten ciężar ze stojaków i później osoba, która mnie asekuruje, pusza ten ciężar, to jest takie wielkie bum. Czy to na tą stronę łokcia, czy to na tą stronę, nie ma znaczenia. No, jest to takie delikatnie topnięcie. Czasami też asekurują mnie chłopaki, które tak naprawdę nie umieją tego robić. No i wtedy chyba się dzieją właśnie największe jaja. I tak reasumując i zagłębiając się w ten problem, wydaje mi się, że to właśnie wtedy mi się coś tam przydarzyło z tym łokciem, w momencie, kiedy ktoś mi wyrwał, puścił gwałtownie. No i na tą chwilę, jak ręce były rozgrzane, nie było czuć, ale coś tam mogło być nadwyrężone, nadciągnięte. No i tak teraz się troszeczkę muszę borykać z tym problemem. Następna sprawa. Tu już pod szmitem jestem w stanie się fajnie ułożyć. To jest tylko delikatne wypchnięcie do góry. Później odjechanie zaczepami do przodu. No i sobie mogę generalnie, że tak powiem, wyciskać, tak? Najgorsze, co jest w wyciskaniu na maszynie śmita, jeszcze na szmicie mojego typu, jest odłożenie ciężaru, czyli z powrotem ten wielki ciężar trzeba, że tak powiem, zaciągnąć. I to w tym treningu i w tym ćwiczeniu sprawia mi największy kłopot. Fajnie by było, żeby nawet była jakaś dziewczyna, prawda? I tak delikatnie gdzieś tutaj cyknęła, zapinamy i jest ok. No ale nie ma ani dziewczyny, ani kolegi, ani nie wiem, ludzi, z którymi gdzieś tam trenuję. Także trzeba będzie sobie poradzić samemu. Także teraz tak. Tak jak powiedziałem, no dłuższy czas nie wyciskałem. Także zaraz zobaczymy. Z łokciami też za bardzo w tej chwili nie uciekam do wewnątrz, bo mnie troszeczkę bolą. Czyli jest ten bardziej zbliżony ruch do kąta prostego między łokciem a tutaj moim ciałem, tak? Czyli tak. No zobaczymy. Sam jestem ciekawy, co to będzie. Powtórzeń. Spoko, spoko. Trochę prawy teraz boli. No co? Głębokie powtórzenia. Fajnie wyciskane. Nawet widzicie, jak ciężar staje. Mając świadomość tego, że tak naprawdę się nie stanie, bo już nie będę mógł wycisnąć. To jest konsekwencja zapięcia nawet niżej haka o jedno zabezpieczenie. I się nic nie dzieje, wychodzę z posztangi, jestem zdrowy, nic mi się nie stało, tak? Ale no, znając mój charakter i walkę, staram się do końca jednak ten ruch dociągnąć. Uważam, że ten ciężar
na tą chwilę, bo tak naprawdę ten tydzień to mam takie ala sprawdzenie, gdzie jestem, ile mogę. No i tak sprawdzamy, tak? Także na pewno następny trening to będzie gdzieś koło 160 kg, żeby bujnąć te tricepsy, żeby budować na nich siłę. A z tygodnia na tydzień będziemy dokładać tam po 5 kilo, może 7,5. A dlaczego tak? Dlatego tak, że jeżeli Pan Bóg pozwoli i troszeczkę mi przywróci tego zdrowia, to chciałbym w grudniu wystartować w Mistrzostwach Polski w sprzęcie, czyli w tak zwanych koszulkach, tak? No i fajnie by było na tych zawodach zrobić fajny wynik. No fajny wynik to wiadomo, no wiąże się z rekordem Polski weteranów, pod który ostatnio podchodziłem na Pucharze Polski w Kielcach, no ale tam jednak wszystko, że tak powiem, nie sprzyjało mi. No cóż, bo wydaje mi się, że byłem super przygotowany, a po prostu gdzieś tam coś zawaliłem. No nie wiem, no nie trenuję w tych koszulkach, dużo błędów. No i to jest chyba właśnie ten główny powód tego wszystkiego, że się stało jak się stało, tak? Ale mam nadzieję, że teraz te parę tygodni fajnie przepracuję. Już jestem dogadany z Arkiem, będziemy trenować razem. Szkoda, że jeden tydzień nam ucieknie. Marek wyjeżdża do Dubaju z Arkiem. Z Jarkiem, przepraszam, Olechem. Także Jarkowi już z tego miejsca życzę serdecznie kolejnego mistrza świata w trójboju. Prawda? Choć w tym roku chyba nie będzie dla niego za łatwo. No ale wierzymy w naszą świętokrzyską siłę. No i dopingujemy, tak? Ja na pewno będę dopingował i trzymał za Jarka kciuki. Także jakby Areczek przyjechał po Dubaju, no to wtedy te ostatnie 4 tygodnie na pewno razem przetrenujemy. I mam nadzieję, że to gdzieś tam nawet fajnie pójdzie. Także mówię, nie tylko ja się psuję, bo z tego co wiem, młody Wygiera się popsuł. Także pozdrawiam też jego. No trudno chłopaku, no nie. Czasami chyba lepiej gdzieś tam do pewnych spraw podchodzić z chłodną głową, niż wszystko robić na wariata. Ja tak trochę ostatnio robię wszystko na wariata, ale mówię, będę się starał wykonać jeszcze tylko te zawody, a w przyszłym roku te 2-3 miesiące poświęcę na doprowadzenie swojego ciała do porządku. Podleczymy, co jest możliwe. Zaleczymy, co jest możliwe, także fizjo i różne jakieś zabiegi, które gdzieś tam by spowodowały polepszenie mojej formy. Nie jako formy siłowej, tylko formy zdrowotnej, bo chyba ostatnio troszeczkę przesadzam. Jakby nie mówić, praktycznie cały rok jestem w formie, cały rok dźwigam potężne ciężary. No, już nie jestem chłopcem, który ma 20 parę lat i ja mówię, ta moja gorąca krew musi być chyba delikatnie po Mistrzostwach Polski ostudzona. Poza tym chyba planuję jakąś wycieczkę gdzieś za granicę po Mistrzostwach Polski, żeby gdzieś tam odpocząć, ochłonąć. No i co? I dalej robić swoje, prawda? Chociaż mówię, no przyszły rok się planuje, może nie to, że planuję, tylko wychodzi na to, że będzie bardzo dla mnie busy, bo tak jak powiedziałem, to jest jeszcze kwestia czasu, żebym ja miał pewność, tak? Ale jeżeli będzie wszystko szło w dobrym kierunku, no to ruszamy z tym projektem Kuźnia Formy. No i po paru miesiącach będzie tak naprawdę można mnie odwiedzić na fajnym miejscu. W fajnym miejscu, nie tutaj w tym małym pomieszczonku, chociaż ja nie uważam, bo uważam, że ta moja rzeźnia, która jest w tej chwili, chociaż zmieniliśmy już nazwę na Kuźnia ze względu na kolejne kroki, które będę poczyniał w tym kierunku, prawda? Nie jest zła, nie jest zła, tylko mówię, no jest to specyficzne miejsce. Mnie tak naprawdę nikt nie jest w stanie niczym zaskoczyć, bo bardzo dużo w życiu swoim widziałem. Z wieloma mega mocnymi ludźmi trenowałem, także mówię, no jakiś taki siłowniany wirażka gdzieś tam, no to nie robi na mnie wrażenia, tak? No, u mnie cały czas trening jest ciężki i będzie coraz cięższy. Nie zapominajmy, do czego dążę. Ja tego nie zapominam i wcale się nie chcę z tego wycofywać. Także po tej super serii, bo uważam, że jak na stan mojego zdrowia było nieźle, pozdrawiam i przekazuję swoją pozytywną energię dla Was wszystkich. Hej!